Po mojej lewej stronie Piotr Baranowski, a po prawej Darek Lechicki. ...93 kg. To taka bardzo popularna kategoria. Jeszcze nie ciężka, ale już tutaj padają potwornie mocne uderzenia. Jest jeszcze duża sprawność fizyczna, wytrzymałość. No zobaczymy, jak się zaprezentują ci zawodnicy. Jeszcze raz przypomnę, Piotr Baranowski naprzeciwko Darka Lechickiego. Już od razu Piotr Baranowski rozpoczął od ostrego natarcia. Otrzymał co prawda tutaj kontry, ale nie zatrzymały go. Sprowadził swojego przeciwnika do ziemi. Darek Lechicki próbował tutaj gilotyny. Obecnie jest już w naprawdę mocnych opałach. Jest w dosiadzie. Przypomnę, że z tej pozycji Baranowski może zadawać kończące uderzenia. Jest to doskonała okazja tutaj do zadania właśnie bardzo mocnych uderzeń, ale można także skończyć przez dźwignię lub duszenie, ale tutaj jest naprawdę groźna sytuacja. Sędzia dawał chwilkę Lechickiemu, aby zaczął się aktywnie bronić. Nie było tej obrony i skończył walkę przed czasem. Musiał chronić zawodnika leżącego na ziemi. Lechicki tutaj był bez szans, padały coraz mocniejsze uderzenia. Często widzimy, że zawodnicy później wstają, mają pretensje. No, zadaniem sędziego jest chronić zawodnika, to jest jego najważniejsze zadanie. I wydaje się, że ten sędzia dobrze postąpił, zatrzymał walkę w odpowiednim czasie. Nie dopuścił do ciężkiego nokautu. Także ta walka trwała bardzo krótko. Tak. I oficjalny werdykt przez Ground and Pound, czyli przez ubicie na ziemi, wygrywa Piotr Baranowski. Trudno nam tutaj jest coś więcej powiedzieć o umiejętnościach obu zawodników. Ich występ był bardzo krótki. Baranowski zdecydował się tutaj na taki bardzo mocny, szybki atak. Nie wiadomo, może był słabszy kondycyjnie, musiał kończyć tą walkę tak szybko. Trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz obejrzymy tych zawodników i będziemy mogli coś więcej powiedzieć o ich technice, o ich przygotowaniach, o ich dyspozycji. Czy był to tylko teraz efekt szczęścia, czy słabości przeciwnika. I zbliżamy się do następnej walki. Waga do 77 kg. Jason Quinn naprzeciwko Piotra Żurawskiego. A więc następny polsko-irlandzki pojedynek. I znowu słyszymy gromki doping polskich kibiców. Od razu można domyślić się, który to nasz zawodnik. Właśnie w niebieskich spotękach Piotr Żurawski, natomiast w tych ciemniejszych Jason Quinn.